odebrał jej rękę. Pani Ewa 5 lat temu straciła nogę w wyniku choroby nowotworowej. Przez 5 lat otrzymywała 600 zł renty, ale w marcu tego roku ZUS niespodziewanie zmienił zdanie. Według lekarza orzecznika pani Ewa jest już zdrowa, może pracować i dlatego zabrano jej rentę. Kłopot w tym, że kobieta choć bardzo chce, to nie może znaleźć żadnej pracy. Interweniuje Klaudia Szumielewicz. Odrzucili ją jak jakiegoś niepotrzebnego śmiecia, no bo tak mi się wydaje. Zostawili ją samą sobie. Gdyż los ją skrzywdził, to jeszcze dostała drugiego kopa. Ja rozumiem, że pani Ewa się czuje pokrzywdzona, ale obie przepisy niestety są takie, jakie są. Zakład Ubezpieczeń Społecznych cały czas, tak jak mówię, stoi na straży tego, żeby te przepisy odpowiednio przestrzegać. Nie spodziewała się takiej decyzji od ZUS-u i nie pomyślałabym nawet. Szłam na tą komisję ze świadomością tego, że mnie przyznają albo na stałe, albo na kolejne 2 lata. A decyzja była inna niestety. 24-letnia dziś Ewa Lemankiewicz ze wsi Osobo w 2009 roku zaczęła odczuwać silne bóle w nodze. Jej prawą kończynę zaatakował złośliwy nowotwór kości. Bolała mnie prawa noga. Wyrósł mi na tej prawej nodze guz. Lekarz w Słupsku stwierdził, że tej nogi niestety nie da się już uratować. Skierował mnie do Warszawy. Ona w ogóle to nie chciała dać obciąć tej nogi. W ogóle papiery zabrała już w Warszawie, nie chciała dać obciąć, nie? No ale w końcu lekarz przyszedł do niej, przetłumaczył jej. Po amputacji nogi w styczniu 2010 roku pani Ewa przez 9 miesięcy przyjmowała chemioterapię. Dla wówczas 18-letniej dziewczyny było to traumatyczne przeżycie. W tym samym roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Słupsku przyznał pani Ewie 600 zł renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Przyznano mi wtedy rentę na 2 lata. Po 2 latach była kolejna komisja, którą znów przyznali mi na 2 lata. I po 2 latach stanęłam na 3. komisję, w której przyznano mi na rok czasu i po tym roku czasu teraz stanęłam na kolejną komisję w marcu i właściwie już mi nie przyznali tej renty. W marcu bieżącego roku pani Ewa musiała stawić się na kolejną komisję lekarską. Kobieta była pewna, że to będzie tylko formalność. Lekarz orzecznik ZUS stwierdził, że pani Ewa nie jest już całkowicie niezdolna do pracy. Mimo że w wyniku choroby nowotworowej straciła nogę, dla ZUS-u jest zdrowa. Orzecznik stwierdził, że 2 nogi do pracy nie są jej potrzebne. To, że pani Ewa Lemankiewicz nie ma nogi, to jest oczywiście fakt bezsporny. Wiemy, że pani Ewa jest niepełnosprawna. Lekarz orzecznik orzekł, że nie jest całkowicie niezdolna do pracy, bo brak nogi według przepisów orzecznictwa lekarskiego nie określił, że jest to całkowita niezdolność do pracy. To, jak mnie potraktowano, to jest jedno wielkie chamstwo, bo nawet jeśli ta kobieta orzekając mnie, po pierwsze nie powinna mnie zlekceważyć, bo zlekceważyła mnie, upokorzyła mnie, śmiejąc mi się wprost w oczy. Zachorowała w 2009 roku, 10 odcięli nogę. No to ile chorowała? Rok? Później miała rok tej, chemii. No a później już też, bo mi się wydaje, że była zdrowa. No, tak samo wyglądała i tak samo się miała jak teraz, nie? No to dlaczego wtedy miała rentę, a dlaczego teraz nie ma? Bo współistniała choroba, która spowodowała amputację tej nogi, tak? I przez 5 lat pani Ewa była chora, było podejrzenie tej choroby. W związku z tym lekarz orzecznik przedłużał jej prawo do renty socjalnej właśnie ze względu na tę chorobę. Na dzień dzisiejszy szczęśliwie pani Ewa jest już zdrowa. Oczywiście nie mówimy tu w tej chwili o braku nogi, tylko mówimy o chorobie, która spowodowała amputację tej nogi. Całe życie będę chora, tak? Bo jednak mi ta noga nie odrośnie. Całe życie będę musiała się zmagać z swoimi problemami, a nikt mi w tym nie pomoże, tylko ja sama sobie. Jedyny mój ratunek to jest tylko moja córka, która kiedyś jak dorośnie, będzie mogła mi pomóc. Po nagłośnieniu sprawy pani Ewy na budynku Słupskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pojawiły się napisy: Ewa, trzymaj się i lekarze ZUS, jesteście moralnymi trupami. Autorem okazał się pracownik ZUS-u w Bydgoszczy. Bardzo szybko ustaliliśmy sprawcę tego wykroczenia. Nie było to trudne z uwagi na fakt, iż osoba, która namalowała ten napis na elewacji budynku, po prostu podpisała się. Za to wykroczenie temu mężczyźnie grozi kara grzywny nawet do 5000 zł albo kara ograniczenia wolności. Pani Ewa samotnie wychowuje 4-letnią córkę Jagodę. Po odebraniu renty starała się znaleźć zatrudnienie. Bez powodzenia. W okolicy, w której mieszka, nie ma pracy dla osób niepełnosprawnych. Jedyny dochód
kobiety to 500 zł z funduszu alimentacyjnego. W trudnej sytuacji samotnej matce chce pomóc burmistrz Kępic. W ubiegłym tygodniu pani Ewa Mankiewicz przyszła do mnie o pracę. Jesteśmy zaskoczeni tą sytuacją, że nagle jej odebrano rentę, ale chcemy jej pomóc, żeby mogła realizować się też i w pracy, bo każda osoba niepełnosprawna zasługuje na to, żeby pracować. Po 3 tygodniach od komisji szukałam pracy. Dzwoniłam po różnych zakładach już chronionych. Powiedziałam, że w niechronionych po prostu nie dostanę pracy. Po zakładach chronionych dzwoniłam. Niestety odpowiedź była jedna, że nie weźmiemy pani do pracy, bo pani powinna mieć rentę. Mieszka w Osowie, czyli kilka kilometrów od Kępic. Dojazd jest praktycznie niemożliwy, jeszcze w okresie wakacyjnym, gdzie nie jeżdżą autobusy szkolne. Ewie byłoby trudno się dostać. Ja nie wyobrażam jej sobie, żeby też do pracy pojechała do Słupska i się przesiadała kilka razy. Oprócz tego, że straciłam to świadczenie rentowe, nie mam ubezpieczenia, także nie mogę nawet skorzystać z lekarza, żeby zrobić jakieś badania dodatkowe, kontrolne, gdziekolwiek. Nie mogę iść zbadać się zwykłą chorobą. Nie mogę iść tego zrobić. Kiedyś mówiłam, że wolałabym ja tą chorobę mieć, żeby ona pozdrowała. No niestety, inaczej jest to. Już swoje przeżyłam, a ona nie. Jeszcze jest młoda.